Siemaneczko, w czwartej części Let's Play The Walking Dead robimy DLC do sezonu pierwszego 400 dni. Lecimy z kolejną historią. Ostatnia była dość makabryczna, była w sumie chyba najkrótszą historią. Chociaż nie, była porównywalna do tej pierwszej z więźniami, z Vince'em chyba. Chociaż pierwszy odcinek był dłuższy, ale to był, bo pierwszy, nie, na tej zasadzie. Więc była porównywalna. Zobaczymy, jaka będzie historia Wyatta. Co tam, co przed nami czeka? Który mamy dzień? O, 41, okej. God, this is so fucked! Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? Me? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, how'd they catch up to us? Who gives a shit? Just... Oh, shit. Hurry up, Eddie! Here, man, shoot! Dobra, bierz to. Get him, man! Teraz nie ma wyjścia. Jesus, man, Jesus. Kurwa, gnojek. God, this is so fucked up. I didn't mean... Dobra. Okay. Holy shit, man! Did you get him? Are they back there? Światełko. Wyatt, dude, are they there or not? Come on, Wyatt, talk words at me, man! I don't see anything. Are you sure? Those guys wouldn't just give up. I don't see anything. Jedź po prostu, jedź do cholery. Znowu jesteśmy w wir akcji wyrzuceni. Feel that look on me, man. I'm not being an asshole. I'm being smart. No lights, no, you know, they can't see us. Christ, I can taste blood in my mouth. I don't think it's mine. Crashing into a cow ain't gonna help anything, man. Oh, shit! I should watch out for cows. Cows! Why didn't I think of that? When's the last time you saw a cow, dude? Okay, bad example, but you could still hit something, man. God, I can't believe we're in this shit. Don't barf just yet, okay? Please, this road is really straight. We'll be fine. Zaraz zobaczymy. Slow down. What? Fuck no! Did you see that one guy's eyes, man? He is fucking gorked. I don't want that guy in my life, Wyatt. What if there's something in the road? Doesn't matter. We gotta get the fuck away from those guys. They are A-grade fucking mental. It's about time. I will punch your eyes. Dobrze, że te światła cholerne zapalił. See, it's fine. Road straight as my dick. Nie gaś tych światł cholernych. You think we're in the clear? Not till we get out of this fog. Was that a pun? No. When did you start making puns? I said no, idiot. I know. All right, let's Tom Cruise out of here. Okay. Why is it that you never had a girlfriend again? Oh, right. I forgot there was more than one reason. See if there's still any sticky in the glove box. Okay. Dobra. Remember when TJ got high and tried to put a pancake in the CD player? No. TJ. TJ mi się kojarzy z The Walking Dead. Był na początku, chyba tak się nazywał TJ. Ale nie wiem, czy o tego chodzi, nie? Nie mam pojęcia. Foggy. Oh my god, what? Shut up. Dobra. I don't see anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god, really? But is there any weed? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her. And she told me that when she was 5, I think, her dad took her to the circus. Think loading the gun is probably more important right this second, thanks. Okay.
Weird, but okay. Shit! Kurwa, co za kretyn. Wiedziałem, że będzie wypadek. No, wiedziałem. Holy shit, dude. Holy shit. Did you get a look? I think that was a guy. Na pewno nie. Come on, man, say something. Was that a dude or not? Nie. What the fucking fog. This night is so fucked, man. It didn't look human. Alive, whatever. Really? Tak. Seriously? I mean, seriously? Look me in the eyes and say that. Oh, Jezus. You heard me, Eddie. Jedźmy. Jedźmy do cholery, jedźmy stąd. Wóz jest chyba sprawny, nie? You know, anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just not. Świetnie. Świetnie. Zginiemy tutaj. Ale on na pewno zginie. Kretyn. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? Dude, what's that on the broken side mirror? Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, I don't know. I think that part of the windshield is fresh or rotten. It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. What's that way out in the road? Is that the mirror from the car? Can't tell from here. Man, I'm really not seeing anything. Dlatego jedziemy stąd. Stop messing around. We need to know what's going on, okay? That's not gonna help. Okay, okay. Jeez. Musimy stąd jechać. Look, Wyatt. It was a guy. Nie, to nie był człowiek. Sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't pay for sex drunk, sure. Jesus. So what do we do? What do you mean, what do? We go out there. There's no way I'm getting out of this car. Forget it. What if that was you, man? After all the shit that's happened in the past couple months, where's your compassion, motherfucker? Pierdol się. Nie, spieprzamy stąd. Come on, man. This is stupid. We go out there, we check it out, we get moving. Ściga debilu. Both of us? I mean, I don't know. Me? I hit the fucking guy. One of us should stay here, though, in case. No nie, no kurwa. Okay. Well. Shit. Okay. Here, we'll rock paper scissors for it. Jak oni przeżyli? Chociaż to jest dopiero początek. Dobra. Okay. Fine. Okay, cool. Good. This is good. We need to hurry up. Dobra. Ready? Man, I can't believe I'm doing this shit. Dude, 2 seconds, it's over. All right, 2 out of 3, right? Sure. 1, 2, 3, go. Kurwa. Man, okay. All right. 1, 2, 3, go. Remis? Fuck! What are the chances of that? Okay. 1, 2, 3, go. Kurwa. Ah! Paper never wins, dude. Paper is like a child fighting a bear. Ja wychodzę. Son of a bitch. No mam nadzieję, że weźmiemy broń, nie? Tak serio. Dobra. Dobrze, że ją naładowałem. Czemu się zmieniła kolorystyka? Zajebiście brzydko się zrobiło. Naprawdę. Paskudnie się zrobiło. Dobra, co mamy tutaj? Jakiegoś cholernego buta tutaj mamy. You gotta hurry up, dude. Zamknij pysk. Kurwa, przed chwilą chcieliśmy grzał na najwyższych obrotach, bo spieprzaliśmy, a teraz chcę coś oglądać. Thing is jacked. Should I take it? No, man. Kurwa, w tych czasach no potrącił kogoś, cholera wie kogo tak naprawdę, ale to nie jest najlepszy moment na sprawdzanie. What the fuck is taking so long? Hurry up. No, tam widzę już szwendacza. Co
Co to jest plecak? It'd be great backpack if you could tell me if your owner was alive or not. Right, I guess I'll just keep talking to myself out here because that makes sense. A co było w plecaku? Wyatt, do you see anything? Gówno, chyba nawet zapasów żadnych nie było. Szwendacz? Czy ktoś się tam próbuje podnieść? Już teraz nie jestem pewien. Znaczy to może być on, nie? Ale w sensie... Cholera wie, czy on kurwa był trupem wcześniej, czy dopiero teraz się przemienił. Okej. Holy shit, that's a fuck ton of blood. Czyli na pewno już jest trupem, by się po prostu wykrwawił. To koło też jest interesujące. Why the hell am I following this thing? Nothing good's at the end of it. Mogę tu sprawdzić to, nie? To jest nasze? Nie, raczej nie. Hey man, you okay? Nie, no to jest szwendacz, no jak nic, no co tu sprawdzać? Bella? You need to answer me, man. If you're a dude, I don't want to shoot you. No nie. Shit. Are you okay? Sir? Can you hear me? Co jest do cholery? Man, this guy's a cop. Cop, please be okay. Jezu, czemu tak jak... bo jesteśmy we mgle pewnie, dlatego tak jest. Jesus, this is bad. Szwendacze okay. Pewnie idą. No, świetnie. Dobra. Jeszcze więcej hałasu narobiliśmy, super. Fuck it. All right. Let's get your ass to the car. Nie wiem, czy to była teraz dobra decyzja, nie wiem. Jakiś Samarytanin się we mnie włączył. Kurwa. Próbujemy, chociaż samochód jest zajebiście daleko. Nie wiem, czy to ma sens po takim wypadku. Dobra. Bierz go. Idzie kolejna. O, super, jeszcze jedna. Za długo to trwa. Za długo. Trzeba było jego wysyłać i tyle. W cholerę. No, zrespił się po prawej, nie? Nie było go. Menda. Dobra, samochód jest już naprawdę blisko. Tam oczywiście jesteśmy za daleko. Dobra. Come on. Jeszcze jakiś trup się gdzieś... No oczywiście, że tak, z lewej. O, patrzcie, co tam się dzieje. Henry! Come help me, man! Henry, it was a guy! I'm in trouble, come help me out! Oh, shit! Dzięki, Eddie. Dzięki. Pomocny, naprawdę przyjaciel od serca. Dobra,
Została nam jeszcze jedna historia. Tak się teraz zastanawiam, czy, bo tak wcześniej myślałem, że po tej historii jeszcze będzie jakaś wspólna historia w tym DLC, ale może to jest przygotowanie pod drugi sezon, że te wszystkie postacie i decyzje, które tutaj podjęliśmy, będą miały jakieś konsekwencje w drugim sezonie, nie? Tak teraz pomyślałem, nie wiem, czy tak mi się skojarzyło, bo kiedyś coś tam oglądałem, czy tak po prostu teraz. To też by pasowało pod tą teorię, nie? Dobra, kurwa, co to była za popieprzona historia. Ale w tej, ani w poprzedniej historii chyba nie było żadnego nawiązania ani postaci, ani historii z poprzedniego sezonu, nie? Tak mi się przynajmniej nic takiego nie wyłapałem, żadnych smaczków. Dobra, nic. Historię Russella zobaczymy w następnym odcinku, także na dzisiaj to by było na tyle. Także na razie.